następnego dnia. Pan Eugeniusz, senior Eugenio, siedział w swoim mieszkaniu na piętrze. Estaba sirviendo en su mezcación en el primero. Y pił gorącą herbatę w szklance. Y viendo el caliente té en la esclanca filizanja. Pan Eugeniusz patrzył, jak za oknem pada deszcz. Señor Eugenio miraba la predación sobre la vitrina. Nagle pan Eugeniusz usłyszał delikatne stukanie do drzwi. Señor Eugenio, escuchando muy delicata pucación a la framuga. Podszedł do niego ostrożnie. Zaprocinowa con precaucion. I wyjrzał przez Judasza. I miraba por el Judas. Za drzwiami nie było nikogo. Sobre la puerta no había nikogo. Futrina pusta. Już miał właśnie odejść. Ya comenzado. Ay, adiós. Pa, adiós. Kiedy znowu usłyszał stukanie. Cuando de nuevo escuchaba pucación. Za drzwiami stała piękna dziewczyna. Sobre la puerta, posición posta, muy bonita chica. Miara. Miara. Mokre włosy miała. Tenia fryzura mokra. Woda agua destilada. I krople deszczu na rzęsach. I las elementas de vedación en sus gentes. Po chwili pan Eugeniusz przyniósł nową herbatę w szklance. Señor Genia, por donde se está en la Radio Madrid, Radio Barcelona, Radio La Coruña, Radio Toledo, Radio Pampeluna, Radio Guadalquivir, Radio Guadalcanal, Radio México. Y oboje usiedli razem na kanapie. Y los dos han sido uno y uno en la versalca canapapá. Pan Eugeniusz. Señor Eugenio.
pochylił się delikatnie nad głową dziewczyny. Ja delikatamente un skłon na cabeza de chica. I swoje usta zbliżył do jej ust. I sus ustos aproximaba centauria ustos de chica. Jej oddech su respiración podniał tenia perfumacion. Wrykał świeżobem i dzięcieliną pałą. De glika sferzopo i co? Ke. Co? Ja comenzado a abusar. Okazało się nagle. Jak okazało nagle? Że to wcale nie jest piękna dziewczyna. Que eso no es una bonita chica. Tylko przebrany za nią. Pero transvestido por ella. Incasent gazowy. Aha, el incasent de gas. El incasent de gas. El incasent de gas. De gas, de gas, de gas, de gas. Goński, goński do domu, boimy siebie. Czego wilka złego, gdzie on jest? Zalecim. Co robi? Łoszczy zęby. Goński, goński do domu, boimy siebie. Czego wilka złego? Gdzie on jest? Za lesem, co robi ten straszny wilk? Ostrzy zęby, ostrzy. Skończyło mi śpiewać. Jesteśmy we wsi Rojberki. Tu jeśli chłopak do tańca dziewczynę poprosi, zostanie z nią przez całą noc, a nie rzadko i przez całe życie. Ła! Ła! Cóż to za chłopak piękny i młody, cóż to za obok dziewica. Tu nad brzegami świty ziwody gonią się po ulicach. Ona mu skorza daje ostrężyny, a on ich kwiaty do dzbanka.
kolejanka. Cóż to za chłopak, piękny i młody, cóż to za obok. Dziewico, ona przygami świty śmody, gonią się po ulicach. Ona mu stwarza, daje sprężyny, chronik jadę do dzbanka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego nałożnica. Ucha, ucha, taniec brzucha, ucha, ucha, świte ziomka, ucha, ucha. Cześć, cześć, cześć. Motor kupił Duszan. Śmieje się rodzicka. Pojechał chłopak jak pierun. Tylko silnik zaburczał. Nawet rogi umył.
jakoś się bazrierać. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się bazrierać. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. Gram od 7-8 lat na weselu Hanki i Marcina. Na razie bez większych sukcesów. Co za dzień? What a night. W tych zajęciach zasadniczo mówiliśmy generalnie o bardziej tak podstawach, początkach pobytu ze sobą wspólnego chłopca i dziewczyny, czyli tam tłumaczyłem kwestię o tym generalnie, jak się rozpoczyna chodzenie, tam tłumaczyłem kwestię chwytu za rękę, generalnie te sprawy. Tam też tłumaczyłem kwestię emisji oka, to znaczy sprawę tęczówki, źrenicy, białka. Czyli... spojrzenie. I też oczywiście mówię o powiekach, mówiłem, ale generalnie tam się muszę poprawić, bo mówiłem generalnie głównie o niekoniecznie, ale głównie o górnej powiece. A chciałem powiedzieć, że generalnie przy dobrej emisji powinna też pracować dolna powieka. I nawet jest dobrze, jak troszeczkę zachodzi za górną, wtedy powstaje dużo związków takich cięższych, poważniejszych, małżeństwa nawet. Warto. Czyli to jest tyle. Generalnie chciałem powiedzieć też zasadniczo o takiej kwestii, która jest na mieszanie przykra.
Bo... było dużo listów. Ja się cieszę, że piszecie. Ale wolą, że pewne kwestie padały na zajęciach, ewentualnie po zajęciach, tam, czy na konsultacjach, czy nawet na korytarzu, w miance, wszystko jedno. A nie, żebym ja korespondencyjnie musiał tam opowiadać, czy jakiś tam nawiązywać swój czas, swoje życie w domu, jakieś tam zainteresowania swoje. Jestem zobowiązany, żeby nawiązywać korespondencję w wolnym czasie. Że proszę nie pisać listów, nie życzę sobie! No, niestety na jeden list muszę odpisać, bo trzymałem go kilkadziesiąt razy. Za każdym razem starałem się unicestwić, ale jak się regenerował, nie wiem. I to było pytanie... żenujące w zasadzie. Bo mówiłem o tym 100 razy chyba. Z której strony chodzi dziewczyna, jeżeli chodzą z chłopakiem? Ostatni raz tłumaczę jakoś tak bardziej, nie wiem, poglądowo czy coś. Zasadniczo nie ma znaczenia prawa, lewa strona. Dziewczyna idzie zawsze, wyłącznie, od strony fasady elewacji, a chłopak idzie od strony ulicy jezdni. Barieruje, żeby samochód nie ochlapał, ratuje przed pędzącym psem, pociąg i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są wyjątki. Jeżeli elewacja jest nie bardzo utrzymana, brudna, tyng odpada, pajęczyny, niehigieniczna, wówczas chłopak idzie przed dziewczyną, wyciera elewację odzieżą. Gdyby nie miał, włosami jedzie. I w tym czasie może dziewczynie oferować jakieś takie proste upominki, jakieś tam łódki skory strugane na prędce, jakieś takie rzeczy. Co później dziewczęta stawiają na półce jako wystrój. I kurzy, ale... co ja za to mogę, generalnie. Czyli dramat, generalnie. I teraz... o co chodzi? Się nie do końca wiadomo. Zasadniczo chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, która była... może to był mój błąd, nie wiem. Ale nikt nie zrozumiał tabelki. Jest mi szalenie przykro, bo to była prosta tabelka. Właśnie tam wszystkie linie były przecięte. Ale trudno. W tabelce, jak pamiętamy, wprowadziliśmy komplementy w rubrykach. Czyli dzisiaj trzeci rodzaj komplementów, ale już bez tabelki. Niszczymy tabelki, jeżeli ktoś jeszcze ma. I tam chciałem powiedzieć teraz o najtrudniejszych komplementach. Bo były komplementy w przestrzeni otwartej, zamkniętej. A dzisiaj najtrudniejsze komplementy, czyli komplementy w przestrzeni ni to otwartej, ni zamkniętej. W tak zwanej półprzestrzeni. Dramatycznie trudna przestrzeń i... na to nic nie mogę. Tylko się właściwie inaczej nie da przedstawić niż na przykładzie. Także ja może się ucieknę do przykładu. I może taki przykład. Wiata, przystanek autobusowy. Klasyczny przykład w przestrzeni ni to otwartej, ni zamkniętej. Znaczy przestrzeń jest z jednej strony otwarta, a tam z pozostałej strony nie do końca wiadomo też. Ale przyjmujemy, że zamknięta. To jest przyjęcie takie. Przyjęcie. Czyli to jest teraz dramat, bo dziewczyna, jeżeli stoimy z dziewczyną na przystanku, tu my, tu dziewczyna, dziewczyna sygnalizuje potrzebę komplementu. To jest taki ruch, ja to tłumaczyłem ostatnio, ruch napiętka na zewnątrz, charakterystyczny. Wytrawni chłopcy to świetnie już znają. Teraz o co chodzi? Oczywiście nie możemy komplementować bezpośrednio, bo to się nam może odbić, czy rykoszet, ale większe ryzyko, że nam cały komplement pójdzie przez okno wiaty. Dziewczyna się w ogóle nie zorientuje, że szedł komplement. Praktycznie dziewczyna bezbronna, zupełnie. Co możemy zrobić? Jedną rzecz, którą możemy zrobić w tej sytuacji, to jest na początku musimy grać na czas. Czyli na przykład próbujemy dziewczynę. Zauroczyć rozkładem jazdy. Czyli podchodzimy do rozkładu i mówimy tak, dziewczynie. Zobacz.
286. Jedzie do 16. Co? Czternaście minut? A po 16:30? Wcale nie jedzie. Próbujemy ją tak zafascynować tym rozkładem. To oczywiście pomaga tylko na chwilę, bo dziewczyna przestaje sygnalizować, ale potem znowu, i to jeszcze mocniej, nawet z takim wysięgiem, tutaj dalsze nogi. To jest to dramatycznie trudna sytuacja i właśnie jesteśmy odcięci od możliwości działania. I jedyne wyjście, jakie mamy, to jest czekać, aż przyjedzie autobus. Jak autobus przyjeżdża, mówimy do dziewczyny tak. Popatrz. Popatrz. Taki komplement. To jest fascynujące, ale dziewczęta to przyjmują strasznie euforycznie, są uszczęśliwione, skaczą, podrygują. To są piękne momenty. Zresztą ja widziałem taką sytuację, bo byłem po jednej stronie ulicy, a po drugiej był słuchacz z poprzedniego kursu z kimś takim mniejszym, chyba z dziewczyną stoi. I byłem ciekawy, czy wykorzysta wiedzę. Czyli nic nie słyszę, bo samochody jeżdżą. Nic nie widzę, bo autobus właśnie zasłonił. I teraz co się dzieje? Autobus odjeżdża i dziewczyna płacze. Cudownie płacze, tak ze szczęścia, ewidentnie, bo do góry bardziej, tak? Chłopak też już chce płakać, ale jakoś się gryzie. I dziewczyna w ułamku sekundy dobyła bukiet kwiatów, jeden, drugi, z takim pyłkiem te były kwiaty i ten chłopak jak się tym pyłkiem tak się osypywał, tak szalał. I potem dziewczyna zorganizowała taki stolik z takim obrusikiem, takie małe przyjęcie, można powiedzieć, potem była i zimna płyta, i jakieś tam słodkości takie kruche, coś ten. Potem tam zaprosiła też właśnie od razu tą panią z tego sklepu, gdzie kupuje z tego, no, z tego warzywnego Grażynka, taki sklep. I pani, i trochę klientów przyszli też, jedli, jasne. Potem przyszło tam, no, w sumie z tego osiedla, co było koło przystanku, no, kilka tysięcy osób. Tam był taki już stół, to się rozrastało. I potem przyszły zwierzęta w końcu. I przyszła grupa takich młodych pancerników. A pancerniki, wiadomo, są raczej takie wyluzowane, raczej tam się nie przejmują specjalnie, bo... I dziewczyna mówi do nich, no jasne. A one tam podchodzą, bo tam był syfon. I one tą łapką tak do tego syfonu tak... bo w syfonie jest woda, one są suche i to się jakoś tam uzupełnia czy coś, nie wiem. I potem na to przyszła grupa dorosłych fok. A foki, wiadomo, są nieśmiałe, raczej takie skryte. Tak z boku tam. A ta dziewczyna mówi do nich, no. A te foki tak, o. I do tej pory ze sobą korespondują. To znaczy, tam dwie czy trzy foki, ta dziewczyna i tam pancernik jeden. Bo chłopak mówi, daj spokój, Grażyna, są twoi znajomi, ja tam się będę takimi rzeczami zajmował. Grał Marceli. Na kościelnych co niedzieli palcami w piszczałki dmuchał, żeby dźwięki wylecieli. I muzyka żywcem była, aż w witrażach słońca brakło, aż atmosfer stał się dęty.
aż kobiety w klęk płakały, aż ksiądz krzyczał: Święty, święty. A gdy kończył mocnym dźwiękiem swą muzykę z rąk wylewać, słońce we witraż nie wracało, kościół nie przestawał śpiewać. Tłumy serc pod niebo lecą, pan Marceli w dom swój wraca. Przy obiednim siada stole, pod stół ręką żonę maca. Ktoś zapukał mi do buta. Zastanawiam się, kto je to? Nie wiem. Nie byłem nigdy cynikiem, nie sięgam na zbyt wysoko. Lecz chciałbym być twym nocnikiem i nad nim mieć jedno oko. Łabudibudaj, ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj. Łabudibudaj, ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj. Ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj, nocniku, ciurlikaj.
zajęciach. Zasadniczo mówiłem o tej całej kwestii związanej tam z rozpoczęciem chodu z dziewczyną i początki znajomości generalnie. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć, właśnie teraz, takiej rzeczy bardzo istotnej, ważnej. O tym słowie, właściwie dwóch, trzech słowach nawet, na które każda dziewczyna czeka i które jak usłyszy, to się cieszy albo się nie cieszy. To jest bardzo dramatyczne, ale generalnie w naszej kulturze inicjatywa jest zawsze po stronie chłopaka. Chłopak musi startować pierwszy. Pierwsze musi dziewczynę tam zainteresować odzieżą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że dziewczyna tam pierwsza się uśmiechnie nawet do chłopaka, jakieś tam... Ale to są patologie i tym się nie będziemy w ogóle zajmować. Czyli generalnie chłopak musi startować pierwszy. I to jest dla chłopaka ogromne, straszne cierpienie. To jest męka dla chłopaka. Często chłopcy nawet z tego powodu nie dojadają. Nie dosypiają, albo troszkę dośpią, a nie dojedzą i odwrotnie. Lęk przed wyznaniem siebie, prawda? Niektórzy nawet tam sklejają modele samolotów z tej rozpaczy. Potem matka przychodzi i przy ścieraniu kurzu tam śmigło złamie. A chłopak mówi: mamo, ty mi złamałaś śmigło. To śmigło jest dla mnie ważne. A matka mówi: co? A chłopak mówi: śmigło. A matka mówi: gdzie? A chłopak mówi: tutaj. A matka mówi: przecież tu nic nie ma. A chłopak mówi: no właśnie. A matka mówi: no ale zaraz, ale gdybym się złamała, to chyba by leżało to śmigło pod tym takim cyperkiem z tego samolotu. A chłopak mówi: no nie, bo ta szmatka ma taki cicik i to śmigło się tam na pewno zahaczyło i ty je wyczepałaś za okno, no tam leży. A matka mówi: no nie, chyba nie leży. Bo przecież śmigło by chyba raczej poleciało do góry, bo chyba jest lżejsze od powietrza. A chłopak mówi: mamo. I się normalnie cała rodzina rozpada temu chłopakowi i tej mamie. Ojciec się wyprowadza, jeżeli jest. I nawet jak rodzina jest bardziej złożona, to się rozkłada. Kompletnie. To jest dramat! Z powodu jednego wyznania. Dramat. A dziewczęta z kolei na przyjęciach sobie siedzą w kucki i płaczą. A ty tam wiesz, czy płaczą? Sprawdził to kto? Może siedzieć, symulować i to sprawdzisz to? Nie sprawdzisz, nieodgadnione są, tajemnicą są. Dlatego to przyniosłem. To urządzonko. Ono może pomóc. O tym jak pomoże, za chwilę. Znaczy właściwie teraz. Idziemy z dziewczyną. Może tu, bo tam by spadła. Jest już temat ręki, jakaś tam wymiana zdań. Emisja oka, odzież, wszystko jest. I chcemy się wyznać, wypowiedzieć. Chcemy jakoś tam wyrzucić to z siebie. Mam jakiś tam cel, ale odwaga nie domaga. I wówczas urządzonko. Tak delikatnie sygnalizujemy, żeby nie wiedziała, czy przypadek, czy coś znaczy. Jesteśmy kryci, jak coś to nie my. I teraz tak, jeżeli dziewczyna jest nie bardzo zainteresowana wyznaniem, obojętna, wroga wyznaniu, to mówimy do dziewczyny tak. Słuchaj, Gosia. Wtedy zawsze mówimy do dziewczyny Gosia, nieważne jak ma na imię. Słuchaj, Gosia, a co ty myślałaś? Że to jakiś adres miało? Leci muzyka, nikogo nie dotyka. Tak ją ośmieszamy. A jeżeli dziewczyna jest zainteresowana, przychylna jest wyznaniu, to mówimy tak.
Dobrze, a Elżbieta? Co dzisiaj jest? Ona mówi, środa. A my mówimy... No to nie wiem. To ja ci to może... Mogę... Jakoś skopiować, czy przegrać. A ona mówi... No super. A on mówi... No. I ona już nic nie mówi wtedy. Chociaż nie wiadomo. Ja chciałem teraz powiedzieć, bo to jest wszystko nieważne, co było. To jest teraz najważniejszą rzecz na dzisiejszych zajęciach, że tutaj, na tej linii, jest taka klapka. I ta klapka, jak się ją tak... To ona się otwiera, a jak się ją tak... To się zamyka. I nie wiadomo, jak to jest zrobione. Mucha, nie kłóca. Mucha, nie leży. Mucha, jak klucha, cukier żre. Mucha, jest mucha, mucha jest. Wiosło. Mucha w piosence, bo mnie poniosło. Mucha to mucha, mucha to ciastko, mucha w pie... Piosence jest na miastko, bo tu nie chodzi żadna. Muchę. Ale ha, szczera, najszczersza. Dla mnie bomba. No, no, no.
Pani Serwusowa. A proszę, 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 proszę. No, no, no. Natura, 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 natura. No, no, no. Pani Serwusowa, no, 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 no. No często kawę piła. No moja kawa, kabunia kochana. No, 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 znowu. Znowu mi skapło trochę. No nie wiem, tak chyba będzie wygodnie. No to już są takie żarciki kolegów. Dziękuję bardzo. Pani Serwusowa, no, 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 no. Znowu. No często kawę piła, jak mówiłem. No i przy kawie piciu, no, 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 no. No smacznie grymasiła, no, no, no. Koleżanki pani, no, 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 no. Ruchy buzi znały, no. No więc ją raczej rzadko, no, no. No i nieczęsto odwiedzały, no, no, no. No, no. Także, no. No widzę, widzę. No, no cudowny wieczór, no. No przepychota. No tu jest taka moja, taka, no, 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 taka kawunia, no tu, no tu jest taki łóżeczko z takim, no, 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 dzyndzałem troszeczkę. A tu jest taka, taki cukiereczek, taki, no, 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 taki, no, łyżeczunia, no, spodeczek z takim, no, no, ja nie wiem. Szlaczek taki. No kochany, kochany, no, no, no. I takie dziubunio, takie dziubeczko troszeczkę, no, no, no. Co ja teraz z tym porobię? No. No ja bawię się doskonale. No, 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 no. I... No i razu pewnego, no, 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 no. No kustosz pan przyjechał, no nawet taki malusi mężczyzna. Troszeczkę tutaj. Takie miał takie, no, 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 takie moher dookoła, fantastyczny. Tutaj takie nagłówce, takie w kształcie literki, chyba to była L. Takie, takie porobione te, no. Baskinki zreglane. No, no, no. A tutaj na kolanku takie, no, 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 na tym, no, takie, no, drobne pepito. I na nóżkach te, no, 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 no. No, jak to się nazywa? No, 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 no. No te, no, żaboty takie. Z taką, no, no, no. Z taką krówką z boku. Się pasie, no, no, no. Bydlątko takie, no, no. No. Coś mnie dopadło, no. I? No i fantastycznie, no. No siedzą, siedzą, no, no, no. No moja kawa, twoja kawa, no, no, no. No taka rozmowa, no. Także warto, warto. Naprawdę bomba. No to co, no to może, no nie wiem, no ciacho może, ciasteczko, no, no. A, no, no szeroko, a. No, matko, no. Nie nalegam. To nie jest jakieś obowiązkowe. No. I nagle hop, o, no, no kustosz pan, no, 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 no serwusową panią do muzeum stawił. No taki żart, mój Boże. Fantastyczny raczej, no. I wycieczki całe, no, 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 proszę, proszę, proszę. Podziwiać picie kawy przyjeżdżały, no i oglądały panią serwusową, no, 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 no. No bardzo, no. A pani serwusowa się cieszy, że się koleżanki nie znały. Nic się nie znały. O ile mnie słuch nie zmyla, tutaj także nie jest za wesoło. Żegnam.
Jesień, jesień, jesień. Złote liście spadają z drzew. Dzieci liście zbierają na WF. Dasz.
bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, jak wiem, teraz to teraz. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Powstrzymaj się jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze nie, powstrzymaj się, nie teraz. Proszę bardzo, teraz, teraz, teraz. Pytasz mnie, co to smutek, powiem ci. Oddychaj. Jeszcze nie teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Oddychaj. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Teraz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Proszę bardzo. Na oddechu, na oddechu. Teraz. Pytasz mnie, co to smutek? Powiem ci, jeśli ciekawy. Bardzo ładnie. Zdziwiona. Dobrze. Na ślady. To jest smutek. Bardzo ładnie. Uważaj, uważaj. Wibacze, wibacze. Bardzo bardzo. Pytasz mnie, co to radość. Powiem ci, jeśli ciekawi. Radość to mała dziewczynka, która sika do kawy i patrzy. Bardzo ładnie. Zdziwiona. Dobrze. Na ślady. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Wytrzymaj to, wytrzymaj to, wytrzymaj to. Wytrzymaj to. Brawo dla Jadzi. Chodź. O mój Zbyszku kochany, zadzwoń do mnie chociaż raz, może znowu się spotkamy w te nowe wspaniałe dni. Pójdziemy wtedy tam na dyskę, będziemy świetnie bawić się. Co powie światła, czerwone światła, zielone, fajnie skojarzymy się. Heja, 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 Zbyszek. Heja, 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 Bożenka. Heja, 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 Zbyszek. Heja, heja, Bożenko. Skończyła się już noc, żaluzje się rozjechały, na głowę naciągam kot, jest dla mnie za mały. Nogi wystają mi mnie, jest mi zimno w nie, prawdopodobnie już nie kocham ciebie. I ty mnie chyba też kochać przestajesz. A było nam kiedyś tak jak, właściwie nie wiadomo jak. A w dodatku wczoraj rano omyłkowo wypiłaś mi moje kakao. Jak to się stało, że mi wypijasz moje kakao? O, przecież to mój kubeczek, to mój kubeczek z niebiórką jest. Jak to się stało? Mamy telefon, przepraszam. Mamy telefon.
Mamy telefon, niezależny od nas, przepraszam. Take your time. No way, you're Charlie Patton, Raw Hagger, Father, Big Mana, Raw West, just Blue Sparrow, a lot of time, but here you have to shout, no. Oh, yeah, come on. And you know Charlie Patton, Hagger, was a man like you. If you got Father, Charlie Patton, Raw Hagger, getting by, they kept it out. And you know, all the people got for the career, I'll have my town for the hair there. Oh, yeah, come on. You know, when I was a young boy, I wanted to play the guitar, you know. And then Mrs. Brown, who talked about school, she told me, no, you must play yo-yo. And I said to Mrs. Brown, she was a little woman, a really little lady, like this, like that. And I said to Mrs. Brown, oh, it's not Mrs. Brown. And I said to Mrs. Brown, I don't say Mrs. Brown, I say Mr. Brown. For disgusting, you know. And I said, Mr. Brown. Oh yeah, come on. And she was really very angry, really. So I took Mr. Brown from the floor and don't it, no. And I put her on the piano. And I start singing a song for her. You know, nice song. Come on, Mr. Brown, you dance for me. Got a little charm, but the bam, bam, bam. Come on. And she start to dance, really. Oh, sorry. And I ask Mr. Brown, Where are you? And she said, oh, I'm on the piano. Crazy woman, really. So I picked Mr. Brown from the piano and I put her into my pocket. But I have some holes in my pockets. And you know, all time she runs. She runs everywhere all time. I don't know where she is now. And from time to time, I try to catch Mr. Brown. Wait a minute. I don't know where. Oh, yeah. Oh no, it's Mr. Fanowski, sorry. I tried to catch Mr. Brown once again. Wait a minute. Tick it on. Oh yes, she is. And I play for her on my harmonica. And she starts to dance and she's very happy.
Tak, proszę państwa, blues, bo o nim mowa. Rozpoczął swoją wędrówkę po świecie, szukając swojego państwa, miasta, ulubionej rośliny, ukochanego zwierzęcia, ulubionego posiłku, ulubionych dodatków, obuwia. Szedł blues, idiota, blues głupi, szalenie, zwariat, blues szedł przez świat. Gdzie znalazł swoje korzenie, jak wyszedł z Ameryki? W jakim kraju? Dokąd? Niemcy to jest zupełnie inna stylistyka. Niemcy nie znały gitary. Weck. Dopiero w XIX wieku sprowadził gitarę do Niemiec, Czechosłowacji, Goethe. Oni zajmowali się pozornie instrumentami, a sobie Deutsche Musik spielen, dann feine Reinruhe, a sobie piano, klavier spielen. Und eine horizontalische und vertikalische Instrumenten. Und wer sein zwei Hände spielt. Und nicht zusammen spielt Separationen links oder rechts Hände. Und sein Hela wollte was zu tun sein. Dann muss er den Herkunft sein. Gute Reise, bitte reden. Und Invokation Frieda, Gerda, Ulrich, Umverwahr, Spirnruhe. Mit mehr Bär, an Schweinen, Raben, Ola, Spitzenrehe, in Ea, Ola, Lach. Sich geben, Reben, Laben, Ulla, Spittel, Laben, Rea, ah, ah. Seid ein Riebner, Fass, 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 Ruhe. Es ist eine melodische Funktion. La, 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 la. Und eine dissonantische Funktion, ja? Hier. Und es ist einfach, wir haben eine kleine Dissonanz, eine kleine. Hier. Und wir haben auch eine nicht kleine, nicht große Dissonanz. Ja, das ist eine Erinnerung. Und wir haben auch eine große oder nicht zu große Dissonanz. Ja, und wenn wir reden nur. Und wir haben auch eine große, große Dissonanz. Ja, ja gut. Und wir haben auch eine totalische große Dissonanz für alles Welt. Und vielleicht, vielleicht oder vielleicht. Und sie sind eine Wurst an hier. Ja, so. Ja, war der Hitler, war der Ulrich, an der Hitler, wo? Ich habe zu mich hin. Es war zu mich hin, in der Fall, wo sie viel hatten, oh. Oh ja, das war es, da war nicht in der Hitler, na, da war noch nicht in der Hose, wenn ich nicht habe, schon, wo. Oha. Jetzt seht ihr den Rin El Greco spielen mit uns Abend, wo sein Abend, hey, oh, 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 oh. Ihr Rabenboden hatten sein. Ja, hatten sein und dritten, so war es ein Schwillen. Nicht hatten Ratten, oh, und seinen zurücken war ein Rehler von Gymnastik und war ein Rehler von Helen. Nee, 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 wir haben von den Früchtlich an Ruhe. Ah, wir sind Früchtlich an Ruhe. Ich war sie drügen, brügen, brügen, ich war sie brügen. Also meine Schütze allein, allein mit Kattenrotenbohnen. Nein, 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 mit Kattenrotenbohnen, für seinen Ritten mitten. Und des Absenditten auch allein getachen. Oh ja, wer schmeckt? Wer schmeckt Bricken? Wer schmeckt Bricken, Brodenlein und Seibenbrichen mit spülischer Gansenrauen, Heulern, Rauchen, möglichen Brölich und fühlisch zu Gitzen spielt, als seit den dritten Wurzeln, weil sei Bicken da. Jo! Oh jo! Wer kriegt und eine Schlags wieder anlauen? Bitten. Gut. Und. Ja, ja, also, dann. Das war sein Poem über Friedrich Schiller. Und reden aber nach Maren, wo spielt bloß in welches Land? Chiny są później. Węgry? Nie mertek füszke oderlan, iger öcs oderlan, kök erre fükerem. Nem mertek bloß. Mondja lenk, iger, sükerat, oj, 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 oj. Igen, fügeres, üget magdala, Imre ügyó. Lett ügyó, igen, fügeres, igen, mondó, tatja, 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 tatja. Igen, fügeres, egerem, még ez, ogyalad, igen, ogás, fügerek. Nem, moment, ogyalad. Imre! Imre! Igen, ogyalad. Nem, ogyalad, fügeres, igen, látta, Imre, im, ogyalad, im. Meg oké, Imre, hallgó. Imre! Imre! Nem, ogyalad, kell.
Imre, im, im. Mikä ym? Ym ujala, heikä ääl hoskalat jolla, heikä ääl pyrkää. Mikä im, mm, ujala, im, mm, ujala, im, im, ee, ee, ujala käällä fykää skalat jolla. Imre. Oh, kyrkä. Körköleti fök agyalán fölkáskált bal. Nem hagyar. Imre! Imre! Mhm, Ugya! Ala! Alkereke forog. Ugya! Ő! Ő! Igen. Ugya! Ugyan, ugya? Mm-mm. Kérlek fölök a ügya, ő van, ilyen még el, ő van, kérlek fölök a eskele, ő, hogy a lám hegere, ő. Hát köletem, mondos, körös kert kele. Ügya. Én figyelsz, nem merek el bolyolon, nem, hogy a lám kész örös el kert bolyolon. Fölök a eskele, törös el kert bolyolon, nem merek el fölön engem mozogni. Te kell perkelet, ő. Meg elhet fölökkel is kellett volna. Még igen, valami, még elhet fölökkel, nem méreteket. Aha, hogy olyan, igen. Gyere, igen, ezt vas kellett, de nem még elhagyolva. Fölökkel kellett volna. Gyere, most volt. Nem, fölökkel kellett volna. Gyere, Imre, Imre. Gyere, úgy ahogy. Gyere, nem elfüggest. Meg gyere, Imre. Ugya, Fölökkel kellett. Imre. Ugya. Imre. Ugya, megyen fölökkel kell angyalom, higgyelek kellett. Imre, nő, kell a kaskolomban körökkel, hol van fölökkel. Ugya. Nagyon vagy még el a helyhőröskát, kell anyalam bőröket, fülök el bőröket. Ó, ugya. Nem én jól kell, ugya. De még el fölök erre. Ugya. Mag el fölök el, skóla, Imre. Ugya. Fölök el, kell, ha kell, akkor kerek törtölöm, mert Imre. Ugya. Mert fölök el, körök el, nem mire fölök el, szóval Imre. Ugya. Meg el fölök el, skálátek, hello, Imre. Ugya. Tudod, de mire kell, ha kell, hogy tudod, tudod. Imre. Hát a mörökhet, úgy talál fölökhet kell az olyan, ugya! Mert mi volna kell, mert a kérdez, ugya! Meg a kérdez, ugya! Ugya, mire kell? Hol a kamerán fölkinél, édesek? Ugya, hagy, ugya, hagy! Imre! Főre kell, kell, kell! Hagy, ugya, hagy! Igen. Imre, ugye, fölökkel, fék meg erre, fölökkel, ugyan, örekkel, kellett. Hot girl, I have blues. Mondjam meg el. Polkát, fölökkel, hát hol a blues? Mais voyez, il faut pas exagérer hein, quand même parce que et la France est très fatigant, hein, vous savez, je suis vraiment crevé hein, si vous voulez, la France c'est pas pour moi maintenant, vous savez. Mais bon, la musique française, vous savez, c'est la musique française est très très raffinée hein. Et très nette, très on peut dire recherchée hein, on peut dire ouais, spécifique. Hein. Rigolez pas. Hein. C'est pas la guitare qui est très spécifique pour la musique française pure. Hein. La guitare, non, jamais. Ah bon,
Pour la musique française, très très, on peut dire, superficielle. C'est accordéon, hein? Harmonie, hein? Bon. Une chanson très. Yatroshku Mouli Polsku et Gilia Kassis. Nirozu, Nirozu Noche, tout. Nina Télé, Mouvie, Gébéto, Akroche. Nidem Radi, Polsku, tu vois. Pardon, bon. Le Mouvie, j'ai. Nidem Radi, non, Nima Mouche. C'est accordéon, oui. Alors on joue comme ça, position, deuxième. Oui, on joue comme ça. Elisabeth, pourquoi tu me quittes ce jour-là? Pourquoi tu me dis adieu? C'est très dur la guitare, c'est dur, hein? Faire d'Aïs Guitara, ni Poudier, tout de nos, fini d'Amradit, ça avec vous, chanson, Vicona, tu veux pas le Draghi, tu n'es bolo. Bon, Ishina Kouni, ça va, Nina Kouni, Zinidim, Is Pitani, Gipocho Blues. Sri Lanka, c'est pas difficile, hein. Sri Lanka, vous savez, bon, pour Bouillet Poscou, et Sri Lanka, il est barzo spécifique là. Il y a musique et présenté aux Sri Lankais, t'as qu'on tu ne peux pas dire, tu balades ni balades. Historique, tu as, tu es déjà de Ceylon, Sri Lanka, tu es tout samo, troche. Ma Ceylon, il t'as mis ta histoire, j'ai groupa, t'as qu'à Troche Ludje, Troche Kiniva de Mokto, Ije, chez Vibira, et Troche Taka Djungla, allez, Inan, Jounas, Idon, pour Gure, étant en apôtre Caillon, Tako Zapadlinke, Zataki Djurev, Jimier, on y est toujours, t'as un petit 6 cm. Ide, c'est Taka Balada, Otoz Pokolen, Yana Pokolen, Osrianki, Opoviadayon, c'est Ludié, on y t'imgi, on a nicta spchisco, tabarada, on t'im, itisapalis, couto es la nic, praviva, mythologia, jisoch, vous gineviem, tes, au grand nage, jac, touch, na, pchien tchou, tchir, navet pratsi, axachpi va tomber à des fils de mouvion, de bras, mach volné, ni s'inérobimis, ni s'inérobie, mach spokoui. Imoud zvratayo mu i honor i fisko. Tak je to jest ta balada. Na początku jest ta historia, jak oni idą ci ludzie i ta cała ekspedycja. I to jest tak. Tego wy nie słychacie, ale to się nie przyjmujcie. Tu ma i Syrian Kuczyków, tu ma imitować, że człowiek jest istota, która jest na równi ze zwierzęto. Tu ma imitować ten rytm. Teraz główny ten cały przewodnik tej ekspedycji zaintonowuje, że jest to rozpadlisko. Expedicja staje. Natychmiast wszyscy stają, mówią, o, jest ropa disco. I on mówi tak. To wszyscy wiedzą, cała reszta grupy, o, czyja się imać na baczności. I on podchodzi do zapadiska na czworaki. I woła do dołu, a to jest 20 centymetrów, to nie ma żartów, hein? I woła, tak, tu ma głowę, o.
Jo. Hey, la gueule, t'as grandi, oh. Jeszcze nic nie dzieje, wszyscy myślą o porządku, o damy mu radę, nie? Rozpadlisko. A tutaj nagle z dołu rozpadlisko się wypowiada, hein? I mówi. No to wszyscy wiedzą, co będzie, hein? Ten, co krzyczał, schodzi do rozpadlisku i tam już zawiera z nim ślub. A reszta grupa mówi, okej, zostawimy Samir, żeby mogli się wyszumić. To jest wszystko tak naprawdę troszkę takie nawiązanie do mitu o Edipie i Elektra też. Także to, jeśli chodzi o Sri Lanka, wszystko, bo inne balady są dłuższe, dużo. I mam pytanie, jeżeli ktoś się Wiktor, komuś kraj, to proszę. Hiszpania była na początku, nie będę dublował. Hein? Arrêtez, hein? Ouais. Skończyłem śpiewać już. Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o tym, jak się może szklanka przydać generalnie w nawiązaniu znajomości z dziewczyną. Upuszczamy odrobinę wody i liczymy, że dziewczyna może boje. O! Zajęciach, jak się nie mylę. Mówiliśmy o podstawach pobytu wspólnego chłopaka, po prostu i dziewczyny ze sobą, z tej sytuacji takiej, że po prostu oni ze sobą. Mucha! No!
kusowa. No widzisz, że mamy do czynienia z publicznością typu bestia. Padamy. Jak to się stało?